Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w telewizji Nary. W dzisiejszym wydaniu specjalnym programu Na Starym Rynku. Specjalne, bo wakacyjne. Ja mam na imię Jan Grzelczak. Mój kolega redakcyjny Amadeusz Zalewski i Jan Dziemiński. Naszymi gośćmi są Gloria Szeligowska i Wiktor Dąbkowski. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i oczywiście wszystkich oglądających. Zapraszamy do miłej zabawy i miłego oglądania. Rozpoczyna się drugi tydzień wakacji 2024, a w parafii świętego Andrzeja w Oboli w Łomży trwają półkolonie parafialne. Spotkanie pod hasłem Azyl Malucha to świetny pomysł na wakacje w mieście. Każdy dzień dzieci i młodzież półkolonii rozpoczyna mszą świętą. Biorą udział w zabawach integracyjnych, konkursach. Jedną z atrakcji była wycieczka na łomżyńską starówkę. Uczestnicy półkolonii trafili akurat na uroczystość przysięgi certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Przysięgę odbierał pułkownik Paweł Gałązka, a składało ją 50 żołnierzy, w tym 15 kobiet. Po wojskowej uroczystości dzieci i młodzież pod opieką proboszcza księdza Andrzeja Popielskiego odwiedziła redakcję telewizji Narew. Tu mieli okazję przyjrzeć się pracy dziennikarzy, porozmawiać z twórcą i redaktorem naczelnym telewizji Narew Arturem Filipkowskim, a kilku odważnych postanowiło zasiąść w studio na słynnych czerwonych kanapach i poprowadzili specjalne wydanie programu publicystycznego Na Starym Rynku. Witam Państwa serdecznie. Dziś witamy w programie telewizyjnym Na Starej Łomży. Dziś wydanie specjalne. Ja jestem Amelia Orzelek, ze mną jest moja koleżanka Gloria Szeligowska. Z nami jest Lena Sokulska, która będzie odpowiadać na nasze pytania. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Gdzie odbywają się półkolonie? Półkolonie nasze się odbywają przy kościele świętego Andrzeja w Oboli. Dlaczego zdecydowałaś się na nie pójść? Zdecydowałam, żeby pójść na nie, bo chciałam spędzić z przyjaciółmi miło czas, się pobawić z nimi. Jak spędzacie czas tam? Bawicie się? Rozmawiacie? Robicie jakieś zawody czy coś? Mamy różne zabawy, na przykład mafia chowanego. I mamy ogniska tam. A jak ci minął cały rok szkolny? Cały rok szkolny to dużo się działo, ale jak opisać jednym słowem, było bardzo fajnie. To dobrze. Dziękujemy za wywiad. Do widzenia. Drugi turnus półkolonii zaplanowany jest od 8 lipca i potrwa 5 dni. Informacji udziela kancelaria parafialna, a formularz można wypełnić także poprzez stronę internetową. Link znaleźć można na fanpage'u parafii.